trenera, że ciągle stawiam swoich zawodników i liczę na dobre walki. No myślę, że Dawid tutaj pokazał. Wilgoć osiada na twarzy. Full kontakt i kategoria do 81 kg. Leniwie pióra wygładza. W tej walce w narożniku czerwony zaprezentuje się reprezentant Fight Club Działdowo. Panie i panowie, Jakub Bartkowski! Jakub Bartkowski z Działdowa, zapewne trener to jest Adrian Kowalkowski. Jego rywalem na rozliczu niebieskim będzie reprezentant klubu Rexio Fight Team, Dawid Trzebiatowski! Jak już mówiliśmy, że na pewno Adrian Kowalkowski trenerem, to teraz tutaj po drugiej stronie mamy Dawida Trzebiatowskiego, tak jak powiedział komentator. No cóż, Rexio, nie ukrywam, że trener Rexia jest bardzo skutecznym trenerem. Zawodników przygotowuje bardzo mocno. Oczywiście puchar czy jakieś mistrzostwa to nie jest gala. Nie zawsze amatorzy, gdy przychodzą na takie półzawodowstwo, pokazują na co ich stać, bo to jest zupełnie inna forma walki. Tu mamy full kontakt, mamy świadomość, że panowie będą walczyć od pasa w górę z odpowiednią ilością kopnięć. No cóż, myślę, że z punktu widzenia kibiców, obserwatorów, fajna gala, bo widzimy różnorodność. Mieliśmy dzieci w K1, mieliśmy K1 w ładnym wydaniu, co mówiliśmy. Mieliśmy low kick kobiety, low kick mężczyzn, mieliśmy low kick następny, później boks w bardzo ciężkiej wadze. A teraz przychodzi nowy kontakt, bo myślę, że ta gala może się podobać. No i należy podkreślić, że full kontakt jest pierwotną jakby formułą kickboxingu. Kiedyś, niegdyś nie było jeszcze formą low kick K1 czy planszowy kick light. Zaczynaliśmy od właśnie full kontaktu, semi kontaktu, light kontaktu. A tu chciałbym jeszcze też wspomnieć o takiej ciekawostce, o znakomitym zawodniku, ojcu Adriana, Zbyszek Kowalkowski, tekundzista, później w kickboxingu. Również i w semikontakcie, i w full kontakcie, w light kontakcie, ze znakomitymi sukcesami międzynarodowymi. No świetny zawodnik. No muszę ci powiedzieć, że ja z Zbyszkiem zmierzyłem się niejednokrotnie, myślę dwa lub trzy razy, trenując jeszcze kiedyś taekwondo w Starcie Olsztyn, gdy przyjeżdżał na pewne strefy czy na pewne zawody. No nie ukrywam, że był osobą zawsze dominującą. Pamiętam go z turnieju w Pasłęku, w kickboxingu. Powiem ci szczerze, Adrian ma tą smykałkę i myślę, że teraz przekazuje ją swoim zawodnikom. No zobaczymy, jak pokaże się jego zawodnik Jakub. Ze Zbyszkiem miałem okazję stać jedynie na podium. Kiedyś podczas Mistrzostw Polski, było to bodajże w 2001 roku w Piasecznie. Zbyszek finał przegrał z Niziołkiem Mariuszem, natomiast ja zdobywałem wtedy brązowy medal, przegrywając właśnie z Niziołkiem. Także nie było mi dane akurat ze Zbyszkiem walczyć. No nie ukrywam, że i zarówno Niziołek, jak i Zbyszek, to mówisz o takiej wysokiej lidze zawodników w tamtych czasach. Do dziś panowie są zajarani kickboxingiem na maksa. No cóż. No i głównie ta formuła full contact, nie? Preferowana przez panów była. Dosłownie. Ja myślę, że to tak jak powiedziałeś, od tego raczej wszystko się wywodzi. Ja osobiście bardzo preferuję tą formę walki. Oczywiście, panowie zaczynali od semikontaktu, czyli w tempo, ten timing był na wysokim poziomie. No ale obserwujemy to, co się dzieje w ringu obecnie. Tak jak mówimy, no full contact to już też, to już nie ma słabych ciosów. Ja myślę, że są lekko zadawane, może 1-2, ale ten trzeci, czwarty już na pewno jest mocny. I tu widzimy zarówno jeden i drugi przeciwnik nie odpuszcza. Kubę miałem okazję przyglądać się, on do nas, do klubu też przyjeżdżał, z Działdowa, na sesyjki sparingowe. Bardzo ambitny chłopak. Zaangażowany w to, co robi. I myślę, że jego miejsce tutaj nie jest przypadkowe.
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tutaj oczywiście patrząc teraz na twarze, czy jakkolwiek na grymasę tych zawodników, to myślę, że tutaj jest, wydaje mi się, że zawodnik od Reksia, Dawid, wydaje mi się, że jest bardziej doświadczonym zawodnikiem i wyczekuje na pewne rzeczy. Natomiast Jakub, jakby nie było, chwilę odczekuje i za chwilę zadaje mocne 2-3 strzały, gdzie akurat Dawid to odczuwa. No myślę, że ta runda się mogła podobać. Zobaczymy, co będzie następnej. Zdecydowanie. Zwróć uwagę, jaka rzecz o kibicu. Kolokwialnie mówi się, że najlepsi kibice tylko na stadionach przy piłce nożnej, a jednak się okazuje, że też można się bawić świetnie podczas gal kickbokserskich. Tak, niejednokrotnie gdzieś byłem na gali, czy ją prowadziłem, czy komentowałem, czy gdzieś byłem z zawodnikiem. Przychodzą kibice danego dużego jakiegoś klubu. Jestem czasami bardzo w szoku. No, mocny middle kick wykonany przez Kubę. Ale zwróć uwagę, już to wyczucie dystansu jest inne niż to w formułach bywa w K1. Teraz axe kick opadające. No, jest to niebezpieczne zarówno dla osoby, która otrzyma taki cios, ale też jeżeli tej nogi nie zabierzesz, sam widziałeś, lekkie wejście do przodu, może być upadek, a upadek może się różnie się kończyć. Na tą chwilę myślę, że walka jest bardzo, bardzo wyrównana. Jest bardzo wyrównana i momentami też dochodzi do wymiany jak w poprzedniej walce. Mowa oczywiście o walce twojego zawodnika. Tak, tak, tak. Zobacz, jakby nie było, zawodnicy zobacz, robią 3-4 akcje, odchodzą na krok 2 i za chwilę wracają, nabierając tlenu i zobacz, zarówno niebieski czy czerwony nie pokazuje, że jest to któryś słabszy, prawda? Absolutnie. Myślę, że różnorodność tutaj Jakuba pokazuje, że może bardziej jakimś sierpowym tak to zastępuje. Natomiast Dawid bardzo do przodu takim prostym, ale bardzo mocnym uderzeniem. No nie ulega wątpliwości, że przewaga zasięgu ramion jest również po stronie Dawida. Jest nieco wyższy. Natomiast Kuba musi się zbliżać, bardziej dystansować. Ale tak jak wcześniej też wspominaliśmy, zobaczymy, na ile ich wydolność pozwoli na to, żeby ta walka trwała. No już widzimy, że druga runda, no Kuba jakby lekko przysiadł, nie poddaje się, ma świadomość, że musi oddawać, żeby nie był liczony, ale chwiejnym ruchem. Natomiast Dawid stoi twardo, zobacz, no teraz troszkę wisi na linach, ale ogólnie w ringu pokazuje twardość swojej postawy, żeby nie dawać pretekstu dla przeciwnika, że okej, słabiej się czuję, atakuj. Tak. No Jakub zobaczy, dwa wdechy, trzy wdechy, widać, że jeszcze nie jest do końca wycieńczony, oddycha. Tutaj zawodnik Reksian Elbląg. No, myślę, że za późno nabiera tego powietrza. Tutaj jest tylko minuta przerwy. Musi mocno, mocno, mocno. Oczywiście wskazówki Reksia do swojego podopiecznego. Adrian także motywuje Kubę. Tak, tak, tak. Adrian myślę, że jeszcze też do końca nie zakończył swojej kariery zawodniczej, jeszcze nieraz pewnie wystartuje, więc wie, co mówi do swojego przeciwnika, do swojego zawodnika. Ja myślę, że teraz runda trzecia. No, ta trzecia runda może być bardzo ciekawa. I kto wie, czy nie decydujące. No, może też być tak, że zawodnicy może na tę chwilę głaskali się, może my tego nie wiemy. Może są nastawieni na te trzy rundy i w trzeciej rundzie dokończyć dzieła, nie? No, Jakub tutaj sam widziałeś, wyszedł trochę z opresji, tak. Był świadomy, może za bardzo czytelnie uderzał Dawid, ale zobacz, Jakub jest troszkę mniejszy, ale te strzały dochodzą. Może jest ich minimalnie mniej, ale które są silniejsze. No, ambicji panom na pewno nie brakuje. No, myślę, że nie. Myślę, że full contact na pewno ogranicza pewne ruchy, na pewno ogranicza pewne pola strzału, czyli niech panowie nie uderzają się w żadne uda, co może się podobać kibicom bardzo mocno, bo te strzały w
tułów czy w głowę. Są tutaj bardziej schowane te pola trafienia. No i tutaj trzeba się naprawdę skupić. No i tylko szkoda, że full contact jest jednak mimo wszystko słabo promowany współcześnie. Kosztem właśnie formuł K1 czy triumfującego MMA. A przecież pamiętamy jeszcze na przełomie lat 90. jak świetnie full contact się prezentował. No teraz widzimy, w niesamowitej opresji jest Kuba. No myślę, że takie wydawało mi się, nie wiem czy ty zauważyłeś, że tak jakby chciał podnieść rękę na chwilę, nie wiem, coś poprawić, tak jak to się robi na planszówkach. No tutaj niestety nie ma na to pozwolenia, albo liczenie, albo walczysz. No Kuba myślę, że miał chwilę zachwienia. Tak. Ja myślę, że ta trzecia runda, co powiedzieliśmy, ja myślę, ona już jest chyba decydująca. Myślę, że nie odpuszcza Dawid. Nie będę mówił o werdykcie, bo nie chciałbym się pomylić, ale mam swojego faworyta. No ja nie będę tutaj nic robił. W mojej opinii chyba jednak Kuba uległ tej walce. Tak, ale no, wracając też do mojej myśli poprzedniej, mówiąc, że full contact jednak rozpoczął tą przygodę w kickboxingu. Ale poczekamy, co pan Czarn Garniturze jeszcze tutaj nam opowie. Tak, teraz pan Wójt właśnie będzie wręczał tutaj nagrody dla zawodników. Są, zobacz, patrząc na nich, są zmęczeni. Trzecia runda dała się. Panie i panowie, w formule full contact do 81 kg. Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Dawid Przemiotowski! No powiem ci, walka mogła się podobać. Jakub Bartkowski, dziękujemy za walkę. Myślę, że walka mogła się podobać, ale Dawid Trzymetowski, myślę, że bardziej skuteczniej. Miał może kryzys w pierwszej rundzie, czy tam może chwilowy, ale myślę, że wiedział, że trzy rundy, no, warunki pokazują, że jest troszkę wyższy. Te strzały raczej miał mocniejsze. Ja myślę, że te proste w brodę, w nos, no dały we znaki Kubie ostro. Było widać w końcówce trzeciej rundy, że to jednak już się zabrakło. No właśnie, też mi się wydaje, że to było między innymi z powodu brak sił Kuby. Nie pozwoliła, żeby dokończyć dzieła. I Dawid tą walkę oczywiście zasłużenie wygrywa.